Czy można samemu wytwarzać amunicję do broni palnej? Odpowiedź jak zwykle konkretna. To zależy. Zależy między innymi od rodzaju pozwolenia, jakie się posiada. Bo jak wiesz być może z moich wcześniejszych odcinków, jeśli nie posiadasz pozwolenia na broń, to amunicji stalonej w domu mieć nie możesz. Grozi za to nawet do 8 lat. O Boże, kłomu na zamkno wszystko zabiero. Zamiast szukać wymówek, znajdź rozwiązania. Wracając do wytwarzania amunicji, dla przykładu, taki kolekcjoner może zorganizować sobie wszystkie elementy naboju i poskładać to wszystko do kupy. Proces nazywa się elaboracją. Nie mylić z kolaboracją. Czy jest to opłacalne, to już inna sprawa. Otóż w większości sytuacji nie. Sprzęt do elaboracji, Kosztuje? Komponenty amunicji zazwyczaj przekraczają koszt gotowego wyrobu. Zatem po co to komu? Ano są takie kalibry, które są albo trudno dostępne, albo na tyle kosztowne, że po zrobieniu matematyki się opłaca. Są też ambitni strzelcy, czyli nie tacy niedzielni jak ja, którzy testują, kombinują, porównują i dostosowują amunicję pod konkretne zadania. Jednak zazwyczaj to bardziej hobby niż ekonomia. A może ty zajmujesz się elaboracją? Jeśli tak, to daj znać: opłacalne czy bardziej hobbystyczne?